proponuję Państwu temat. Chcę o tym trochę powiedzieć, ponieważ jak sądzę, wśród tutaj osób siedzących chyba niewiele w ogóle spotkało się z takim terminem jak bank czasu. Dodaję w poszukiwaniu gubionych wartości, ponieważ chcę analizować działania, zachowania człowieka z perspektywy posiadanego czasu. Na pytanie tu stawiane, jaki człowiek, jaka aksjologia, no to jako pedagog społeczny. Oczywiście opowiadam się za człowiekiem humanistą, za człowiekiem odpowiedzialnym za innego, za człowiekiem zdolnego do działania solidarnościowego, co ważne, dla działania, dla dobra wspólnego, choć niezależnie od tego, jak bardzo wydaje się to już teza utopijna i coraz mniej osób w ogóle chce się odwoływać do kategorii dobra wspólnego, szczególnie w kontekście pewnego relatywizmu. Chcę Państwu pokazać pewne pole praktyki zachowania człowieka, tego, jak on sam próbuje sobie aksjologicznie radzić w świecie, który jest coraz trudniejszy w sensie jego działania i bytowania. Teza, którą stała się impulsem, a to też działa? Dziękuję bardzo. Jak trzyma mikrofon, to chce się jebać, tak to... Właśnie. Jest. Dziękuję. Także teza, którą sobie stawiam, proszę Państwa, że człowiek współczesny stał się niewolnikiem czasu. I ta pogoń za realizacją różnych potrzeb skutecznie ogranicza naszą zdolność nawet do decydowania o sobie. Ja co chwilę słyszę, nawet ostatnio wśród małych dzieci, nie mam czasu. Kiedy chciałam się umówić z moją 10-letnią sąsiadką, ona mi odpowiedziała: ciociu, ale ja po prostu nie mam czasu. I przeczytałam Jacka Filka eseje, które bardzo lubię, które Państwu też polecam. Życie, etyka i inni, jest esej Nie mam czasu. I w tym eseju znalazłam również takie stwierdzenie Jacka Filka. Jeśli więc nie masz czasu, to tak jakby ciebie w ogóle nie było. Tak jakby ciebie trzymały jakieś złe moce, jakieś kajdany, z których nie możesz się wyrwać i sam nie decydujesz o sobie. W związku z powyższym, proszę Państwa, stawiam antytezę, że człowiek jest przecież wolny, że to oznacza, że sam decyduje o swoim czasie i sam decyduje, na co ma czas, a na co nie ma czasu. Czy ma czas dla swoich najbliższych, czy też nie ma dla nich czasu. Sam decyduje, czy ma czas dla tych, którzy go potrzebują, czy nie ma dla nich czasu. To my zdecydowaliśmy o swoim czasie, że chcemy ten czas poświęcić tu na spotkanie o dyskusjach aksjologicznych kosztem prawdopodobnie innych naszych równie bardzo ważnych rzeczy. Ale człowiek dokonuje w życiu wyborów. W pedagogice społecznej bardzo mocno podkreśla się, że nieustannie wartościujemy to, co dla nas jest istotne, a co nie jest istotne. Bo czas, proszę Państwa, niezależnie upływa, niezależnie od tego, jak go zagospodarujemy. A zatem jaka jest ta istota naszego czasu? Rozważają to w różnych subdyscyplinach i dyscyplinach naukowych i filozofowie się pochylają nad tym i pedagodzy, ale wiemy jedno. Czas nie jest tym bytem samoistym, lecz wiąże się z zespołem relacji między zdarzeniami społecznymi. Z ruchem, zmianą, a szczególnie istotne są relacje trwania, przemijania i następstwa. Czas również obrazuje sposoby, za pomocą których społeczeństwa trwają, rozwijają się i konceptualizują, wyrażają również problem trwania, przemijania i postrzegania. Wydaje się, proszę Państwa, że potęgę czasu tak naprawdę uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacjach granicznych. Wtedy, kiedy przy okazji jakichś wydarzeń, bliskich osób, doświadczeń z pogranicza życia, śmierci, doświadczania jakiejś tragedii. Wtedy zatrzymujemy się chociaż na chwilę i próbujemy wartościować to, co robimy w naszym życiu i jak temu nadajemy sens. Czyli korzystamy z naszego czasu w sposób dość automatyczny. Bardzo często wydaje się, jestem w funkcji dziekana i często powtarzam, ja nie chcę, ale muszę. Muszę coś zrobić, ja ciągle coś muszę i wpadam w taki rytm ciągłego działania i mam wrażenie, że rzeczywiście, jak pisze Jacek, gdzieś jestem w jakichś trybach
machinie zniewolenia, a nie decydowania o tym, co jest dla mnie ważne. I oczywiście te wybory pod wpływem przymusu nie są takie, jakie chcielibyśmy. A przecież można przyjąć, że ta perspektywa czasu jest przecież fundamentem sposobu, w jaki sposób ludzie żyją i w gruncie rzeczy jest pytanie o sens naszego życia. Bardzo dobra książka, proszę Państwa, Paradoks czasu, Zimbardo, na pewno Państwu tu znana, i artykuł Czas to medium, w którym bardzo pięknie Zimbardo tłumaczy nam. Czas to woda, która popycha strumień naszej świadomości, ale mimo że zajmuje się w naszym życiu tak centralne pozycje, rzadko zastanawiamy się nad sposobami, jakie wyznacza granice oraz nadaje naszemu życiu kierunek i głębię. Dla wielu z nas czas, w którym jesteśmy zanurzeni, jest raczej mętny, nieprzejrzysty, uniemożliwiając nam w ten sposób zetknięcie w górę lub dół strumienia. Możemy nie mieć świadomości czasu, dopóki ten strumień nie wyschnie. Pedagogiczne spojrzenie tu Państwu prezentuję jeszcze wypowiedzi o czasie znanych postaci. Jeśli kochasz swoje życie, nie trać czasu, ponieważ czas to materiał, z którego zrobione jest życie. Nic nie jest tak cenne i drogie jak czas. Czas jest najcenniejszym, zarazem najbardziej ulotnym ze wszystkich dóbr, jakie posiadamy. No i wreszcie czas. Dla człowieka to najbardziej wartościowy towar wymienny. Zadałam sobie również pytanie, pewnie na inne spotkanie, jak w perspektywie pedagogicznej możemy popatrzeć na czas. Tutaj jako pedagog społeczny myślałam, że czas w kategorii kształtowania naszego człowieczeństwa, czyli osobowych, w czasie społecznym. Najczęściej ludzie myślą o czasie w kategoriach przedzawodowych, zawodowych, emerytalnych. Tu podpowiedziała mi to dziekan Dziemianowicz w takiej dyskusji o czasie, czy ludzie analizują, co się dzieje, zanim dojdą do pracy zawodowej, potem jest ten czas aktywności zawodowej, zniewoleni jesteśmy, bo ciągle coś musimy, i potem jest czas już pozawodowy, tak zwany emerytalny, i pytanie, czy mamy pomysł na ten własny czas i na jego zagospodarowanie. Ale jednocześnie jest gdzieś jeszcze czas rodzinny, czas koleżeński, powinien być również i przyjacielski, i wolontaryjny, który mnie tutaj bardzo interesuje. Czas kulturowy, czyli człowiek wolny od wszystkich trosk, wolny do świata, jego kultury. I czas duchowy, o którym pisze Helena Radlińska, tak zwane środowisko niewidzialne u człowieka, ten ugor, który w człowieku trzeba zaorać, i to środowisko niewidzialne, które dopiero odpowiada na pytanie, jak człowiek w życiu wartościuje, jakie znaczenie nadaje tym mocom, które do niego płyną, i jakich wyborów dokonuje w swoim życiu. Ale jednocześnie zadaję sobie pytanie, czy my potrafimy przyjmować czas, który jest nam darowany, i też czy potrafimy obdarowywać własnym czasem. Kiedy składamy sobie życzenia, bardzo często zwracam na to uwagę, proszę Państwa, że w moim przekonaniu, jeśli dajemy komuś czas, człowiekowi choremu, zdolnemu, każdemu, komu chcemy z nim być, to dajemy mu coś bardzo cennego, co jest w naszym życiu, bo my darujemy mu właśnie ten swój czas, który moglibyśmy robić coś zupełnie innego. Czas jako pewna filozofia życia i oczywiście to, czym chcę się zająć teraz, proszę Państwa. Czas jako sposób na przetrwanie, na radzenie sobie z tą sytuacją, o której profesor Wołandynowicz mówił, o której mówił profesor Nikitorowicz i pani profesor Olbricht. Ludzie mają pomysł na to, jak radzić sobie w tej trudnej sytuacji, w której coraz częściej zostają sprowadzeni do roli instrumentalnej, przedmiotu, do decydowania za nich. A tymczasem okazuje się, że nawet jak są wykluczeni, to mogą sobie sami poradzić. I czas jest tym właśnie darem, który mają, który mogą rozwiązywać. Myślę tu, proszę Państwa, o właśnie Banku Czasu. Bank Czasu jest pewną inicjatywą, która powstała z tego tytułu, że ludzie przejęli sprawy w swoje ręce. Pewien Edgar Cahan, amerykański prawnik, socjolog, określił tak zwany time dolary, czyli gdy po ciężkim zawale serca nie mógł dłużej wykonywać swych dotychczasowych obowiązków zawodowych i zmagał się z poczuciem bycia nieprzydatnym, zdał sobie sprawę, że w podobnej sytuacji może znajdować się wielu ludzi wykluczonych, i postanowił pomóc przede wszystkim sobie, ale jednocześnie również i pomóc innym ludziom. I to, proszę Państwa, pięknie koresponduje z myśleniem
Heleny Radzińskiej, która twierdziła, że człowiek nie musi biernie poddawać się wpływom środowisk, że może, poznając rzeczywistość, wybierać z niej oręż obrony, narzędzie przebudowy, że postawa człowieka wobec środowiska może być twórcza. Twórczość jednostek dojrzała zapewnia byt i promieniowanie przyjętym wartościom i wzmacnia je tym potencjałem, którym jest w człowieku. Te instytuty po raz pierwszy, czyli tych banków czasu w świecie, powstały, proszę Państwa, w 1995 roku. Potem zaczęły się rozwijać w następnych latach. W tej chwili działa 20 krajach świata działają banki czasu. Na 6 kontynentach, wymieniam je. W Polsce działało 6 banków czasu, w tej chwili przetrwały 2. Bardzo dobrze te banki czasu działają. Dzwoniłam do wszystkich banków czasu, zmieniły niektóre adresy. W warszawskim banku czasu dowiedziałam się, że tam jest w tej chwili zakład pogrzebowy. No też związane z czasem, w gruncie rzeczy. Chociaż na stronie internetowej cały czas jeszcze widnieje strona bank czasu. Króciutko, proszę Państwa, jakie są zasady funkcjonowania. Coś, co nam w historii przypomina płotę dawną, kiedy ludzie wymieniali się swoimi usługami, nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Tak właśnie działa bank czasu. Każdy ma coś do zaoferowania. Ja uczę kogoś języka angielskiego, ktoś mnie uczy gry na fortepianie, następna osoba uczy kogoś jeszcze. Zbieramy te swoje godziny i ktoś u nas te godziny odrabia. To bardzo dobrze działa. W Polsce, proszę Państwa, jest osoba koordynatorem tego banku czasu, lider, który współpracuje. Ale tu nie tylko chodzi o samą wymianę tego banku czasu, to są grupy samopomocowe, to są grupy wsparcia, to są ludzie, którzy lubią z sobą przebywać, to są ci, którzy widzą sens wspólnego jeszcze działania i takiego rzeczywiście nastawienia na człowieka. Króciutko już teraz, w Polsce właśnie ten bank czasu pierwszy, który powstał we Wrocławiu, 2004 roku, a tym, co pani Jadwiga i Piotr Magnuszewski wnieśli do tego, to przede wszystkim pozyskali prasę, która nagłośniła problem banku czasu i wnieśli swój czas. I potem zaczęli koordynować pracę działania. Napisała pani Magnuszewska tak, kiedy z nią rozmawiałam. Spodobała mi się idea banku czasu. Bank postrzegam jako sposób na odbudowę podtrzymywanych, wspierających się prężnych wspólnot lokalnych. Grup, z którymi ludzie się znajdą, ufają sobie, wspierają się swoim czasem i swoimi umiejętnościami. I w ten sposób ludzie odbudowują swój kapitał w sytuacji, kiedy już coraz mniej środków idzie tam, gdzie powinny pójść, w tych działaniach pomocowych, w działaniach wspierających, kiedy rzeczywiście ten kapitał ludzki trzeba odbudować, jest to ciekawa oferta. Przeanalizowałam ofertę banków czasu i w tych kategoriach, w jakich można się wpisać w Polsce, a zatem mamy, proszę Państwa, bank czasu matek, czyli kobiety, które informacjami się wymieniają i ubrankami i innymi rzeczami, jak się dowiedziałam, zakupy, pomoc domowa, usługi remontowe, opieka, transport, hopy, sprawy różne. W innym banku czasu prace domowe, kontakty interpersonalne, prace biurowe, porady, korepetycje, muzyka, gry, zabawy i te wszystkie inne rzeczy. Działa, proszę Państwa, tak jak kobiety na rzecz społeczeństwa obywatelskiego postanowiły stworzyć taki klub mamowo, w którym też udzielają wsparcia matkom wyizolowanym, zostawionym w domach, sfrustrowanych często w swoim macierzyństwie. Okazuje się, że mogą przyjść również do tego banku czasu. Ale jak zwykle komputer i strony internetowe, czyli media zaczynają wchodzić w te wszystkie sfery i w tej chwili utworzyła firma, która zarabia na tym pieniądze, oczywiście stronę, na którą każdy może się wpisać i zaproponować swoją usługę w zamian za przyjęcie jakiejś innej usługi. I to zaczyna być niebezpieczne, ponieważ tu zaczyna brakować tego ludzkiego czynnika, tych bezpośrednich kontaktów, relacji, tego ciepła, tej grupy samopomocowej, co nie znaczy, że nadal ludzie mogą przetrwać bez pieniędzy. To jest właśnie taka rzecz, że w tych sytuacjach trudnych nie są bezużyteczni, czyli zawsze można z sobą pracować. I na tych stronach
pokazuję Państwu, jak to mniej więcej wygląda z 18 października 2012 roku. Oferuje pomoc w dopracowaniu CV, budowania własnego wizerunku, ćwiczenie rozmów rekrutacyjnych, etc. Ofiaruje doradztwo i coaching. W zamian chętnie poćwiczę konwersację w języku angielskim lub przyda mi się także tłumaczenie ulotek oferty z polskiego na angielski. Prace fizyczne z Kołobrzegu osoba. Mam więcej czasu popołudniami, jeśli praca nie wymaga więcej czasu niż godziny. Mogę pomóc starszej kobiecie, samotnej mamie, schorowanemu i tak dalej. Kopanie działki, wniesienie, zakupy, wszystko za miły uśmiech. Walory zatem, już kończę, bo obiad i czas nas goni. O, muszę bardziej przeskoczyć, panie profesorze. W walorach Banku Czasu to przede wszystkim wzmocnienie lokalności, czyli środowisk lokalnych, tam gdzie ludzie są bliscy sobie, blisko mieszkają. A zatem działać w spółdzielniach, szkołach, centrach medycznych, te wszędzie tam, gdzie aktywne uczestnictwo dla ludzi jest niezbędne. No i połączyć kilka projektów, myślę, że jest to jakiś pomysł na trudne czasy. Dziękuję uprzejmie.